Moi drodzy, życzę Wam wesołych świąt, spędzonych w rodzinnym, najbliższym gronie, aby nie było wiele kłótni podczas tego okresu, na który niektórzy z nas tak długo czekają. Życzę Wam jeszcze spokoju. Moi drodzy, odpocznijmy sobie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Wesołych świąt. Dobra, mniejsza z Sykutem. To tak. Widzicie, jest choinka, są święta, Sykut popada z choinką i najważniejsze, przenosimy się do studia, tam więcej ciekawostek i innych informacji. Tak, bardzo ciekawy sposób przenoszenia, ale witam Was bezpośrednio w studiu. Na pewno to tak nie jest, że przed chwilą nagrywam mniejszy syn, na pewno tak nie jest. No i tak, cały czas, w sumie nie wiem, czy odpowiedzieliście już na pytanie, to jest szyna z Warszawy Zachodniej, to już chyba pokazywałem kiedyś. Tu mamy coś podobnego, ale to jednak nie jest to samo. Zobaczymy, czy tu wiecie. Tak, ta jest bardziej ubrudzona, tam się strasznie będzie dźwięce. To mogę sobie postawić. Jak tutaj, a to muszę schować, bo... Zaraz tam nie weszły ręce. Także tak, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Sykut Wam już złożył życzenia, jak widzieliście. Bezpośrednio pojawiliśmy się w miejscu, gdzie jeszcze nas chyba wcześniej nie było. Znaczy, nie było tam żadnego materiału z Sykutem na pewno, no bo tam nic się nie buduje. Na starym mieście dużo żadnych nowości z placu budowy nie uświadczymy niestety. Natomiast niestety czy stety, no były tam pomysły, żeby wstawić stację kolejową, ale ostatecznie jej nie mamy. I raczej nie będziemy mieli. Co jedynie faktu, że faktycznie to jest okres świąt. Wy to oglądacie prawdopodobnie bardzo już późno, w sensie, no już jest atmosfera wigilijna. Dziś jest Wigilia, no i co wam tu mogę składać? Wszystkiego najlepszego, żebyście jak najlepiej spędzili te święta w dniu rodzinnym, oczywiście dużych prezentów, jak najlepszych, ale żebyście spędzili to w jak najlepszej atmosferze i żebyście spełnili swoje marzenia. Tak, o marzeniach też jeszcze będę mówić za tydzień w nowy rok, o Sylwester. Tak, jeszcze z Sykutem wtedy też się pojawimy z życzeniami. No i co? To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że przeżyjecie te święta w jak najlepszy sposób. Natomiast jeszcze takie krótkie informacje, to jutro się pojawi POF, jak mi się uda zmontować. Pojutrze pojawi się Zachodnia. Oczywiście to są tylko przeloty, później jakieś przystanki. Później jakieś pole mokotowskie w tym przyszłym tygodniu, jakiś tramwaj na Modlińskiej. No i zobaczymy, co tam jeszcze będzie. Coś może jeszcze się pojawi. Do zobaczenia już wkrótce. A, metro bemowo było. Byłbym zapomniał. Jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tak, tylko jeden odcinek mniejszy z tym był świąteczny z choinką. A to też pokazuje, kiedy dopiero choinka pojawiła się w moim pokoju. Dopiero teraz. Zresztą w weekendy tam mnie teraz w ogóle nie było. Więc bardzo te święta miałem z krótkim okresem. Byłem zarobiony. Zresztą mogliście zaobserwować to ostatnio na kanale. Do zobaczenia już wkrótce. Wesołych świąt. Cześć!